W grudniu 1968 roku w Los Angeles między Markiem Chłasko a znanym polskim jazzmenem i kompozytorem Krzysztofem Komedą doszło do przyjacielskiej przepychanki. Upojony alkoholem Komeda spadł ze skarpy. Kiedy w warszawskim szpitalu lekarze walczyli o życie kompozytora, Chłasko powiedział do jego żony: jeśli Krzysio umrze, to i ja pójdę. Komeda zmarł 23 kwietnia 1969 roku. Wiesbaden, Niemcy. Dom redaktora niemieckiej telewizji i scenarzysty filmowego Hansa Jürgena Bobermina. W nocy z 13 na 14 czerwca tego roku, w dziwnych okolicznościach, umiera tam Marek Chłasko. Bezpośrednią przyczyną zgonu była zapaść wywołana połączeniem środków nasennych z alkoholem. Wielu uważa, że śmierć Chłaski to było samobójstwo. Głęboka depresja po śmierci przyjaciela, do której się przyczynił, do tego alkoholizm, wnioski nasuwały się same. Jest jednak mocny głos po stronie oponentów tej teorii. Kuzyn Marka Chłaski i autor jego biografii, Andrzej Czyżewski, twierdził, że pisarz wychodził już z depresji. Zaczynał znowu tworzyć, miał pieniądze i, co najważniejsze, czekało go spotkanie z Ester, z którą chciał, pragnął się w końcu związać. Jak było naprawdę, pewnie nigdy się nie dowiemy. 20 czerwca 1969 roku ma miejsce pogrzeb Marka Chłaski na cmentarzu południowym Wiesbaden. W 1975 roku drugi pogrzeb już w Polsce, na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.